Witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiejszy odcinek będzie bardzo, bardzo wyjątkowy, ponieważ powstał on specjalnie dla Was i to tak naprawdę Wy jako ósmoklasiści wybraliście typy zadań, które dzisiaj się pojawią. Zadania, które wybrałam, wytypowałam na podstawie Waszych odpowiedzi w ankiecie. Pytałam Was o to, które zadania dla Was są najbardziej problematyczne, no i na podstawie Waszych odpowiedzi i sugestii dobrałam zadania w tym odcinku. Żeby uchylić Ci rąbka tajemnicy, to powiem, że na początku zajmiemy się kilkoma zadaniami z brył, takich, które moim zdaniem są najtrudniejsze, ponieważ polegają na tym, że odcinamy jakiś fragment bryłki i następnie musimy policzyć pole całkowite lub objętość tej bryłki, która została. Później zrobimy sobie jakieś trudniejsze zadania otwarte, gdzie musimy ułożyć dosyć skomplikowane równanie, a na sam koniec zostawimy sobie dosyć ciekawe zadanie z drogą, prędkością i czasem na życzenie osób, które wielokrotnie prosiły o to w komentarzach. Pamiętaj proszę, jeżeli ten film uznasz za wartościowy lub chciałbyś mi pokazać, jak bardzo cenisz moją pracę, będzie mi bardzo miło, jeżeli polajkujesz ten film, dasz łapkę w górę, napiszesz komentarz albo zasubskrybujesz mój kanał. Możesz też w komentarzu napisać, czy podoba Ci się sposób, w jaki tłumaczę, czy wszystko jest logiczne, lub jakie zagadnienia są dla Ciebie najbardziej problematyczne, jakie chciałbyś, żebym poruszyła w kolejnych filmach. Tak więc zaczynamy! Pierwszym zadaniem, jakie sobie zrobimy, jest to takie zadanie. Z drewnianego modelu graniastosłupa prawidłowego czworokątnego o wymiarach 3 dm na 3 dm i 1 dm wycięto sześcian w sposób pokazany na rysunku. Oblicz pole powierzchni i objętość pozostałej części graniastosłupa. Żeby wykonać to zadanie, musisz pamiętać, czym jest sześcian. Pamiętaj proszę, że sześcian to jest taka kostka, która ma wszystkie krawędzie identycznej długości. Czyli jeżeli mamy zapis, że wycięto sześcian w sposób pokazany na rysunku, no to czy wiemy, jakie wymiary ma ten sześcian? Skoro model graniastosłupa ma wymiary 3 dm, czyli no tak myślimy, że to będzie 3 dm, ta długość też wynosi 3 dm, no to wysokość tego graniastosłupa musi wynosić 1 dm. Czyli widzimy, że każda krawędź sześcianu ma wymiary 1 dm. I to jest bardzo ważna rzecz. Naszym zadaniem jest obliczyć pole powierzchni i objętość pozostałej części graniastosłupa. I jeżeli chodzi o objętość, to tak naprawdę możemy wyliczyć objętość pierwotnego graniastosłupa, czyli bez wyjęcia tej kostki, obliczyć objętość kostki i te objętości od siebie odjąć. Czyli zróbmy tak. Napiszmy sobie VG, czyli to będzie objętość graniastosłupa, czyli jakby ta kosteczka była dalej przyklejona do całej bryłki. I objętość graniastosłupa, w tym wypadku to jest nawet prostopadłościan, możemy policzyć wzorem A razy B razy C. Czyli mnożymy ze sobą każdą krawędź. Mamy krawędzie podstawy 3 dm i 3 dm, jednostki sobie pominiemy. I mamy krawędź boczną, czyli naszą wysokość, 1 dm. I jak to pomnożymy ze sobą, to wychodzi nam 9 i tu już napiszmy sobie jednostki decymetrów sześciennych. Teraz objętość sześcianu, czyli objętość tylko tej kosteczki, naszkicujmy sobie ją na żółto, to będzie objętość sześcianu liczymy jako a do potęgi trzeciej, czyli krawędź sześcianu podnosimy do potęgi trzeciej, czyli mamy 1 do potęgi trzeciej, to dalej będzie oczywiście 1 decymetr sześcienny, no bo 1 razy 1 razy 1 to oczywiście dalej jest 1. Czyli objętość naszej bryłki, która została, napiszemy sobie VB, to będzie 9 dm sześciennych, odjąć 1 dm sześcienny, daje nam 8 dm sześciennych. Ale uwaga, nie możemy tak samo postąpić z polem powierzchni. Dlaczego? Bardzo Cię proszę, żebyś licząc pole powierzchni rozumiał to w ten sposób, ile mam ścianek do pokolorowania. I teraz zobacz, pole takiej jednej ścianki, na przykład takiej, jest równe ile? Zobacz, taka ścianka jest kwadratem o bokach 1 na 1, czyli pole jednej ścianki to będzie 1 dm². Zgadzasz się ze mną?
czyli pole kwadratu możemy napisać, to będzie 1 decymetr kwadratowy. I teraz możesz wyliczyć, chcąc pomalować całą tą bryłkę, tą oczywiście bez tego jednego sześcianu, ile takich jednostkowych kwadracików musiałbyś pomalować. Będziemy zaznaczali je czarnymi kropeczkami. Zacznijmy od górnej podstawy. Na górnej podstawie mamy tych ścianek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli mamy 8. Pamiętamy, że spod spodu tą bryłkę też musimy pokolorować, czyli spod spodu też mamy 8 takich ścianek. Czyli mamy 8 razy 2. Dodać? Z przodu mamy 2 ścianki, czyli plus 2, dodać. Z boku mamy 3 ścianki i zobacz z tyłu, tam też będą 3 ścianki, czyli dodać 3, dodać 3. Tutaj z prawej strony będziemy mieli 2 ścianki do zakolorowania, czyli plus 2, dodać. Tu mamy ściankę, którą widzimy i tu będzie ścianka z boku, z prawej strony, którą też trzeba zakolorować, czyli jeszcze plus 2. Czyli policzmy sobie, ile mamy tych ścianek. 8 razy 2 daje nam 16, dodać 2, dodać 3 to będzie 5, dodać 3, dodać 2 to jest znowu 5, czyli mamy 10, plus 2, czyli plus 12. Czyli razem będzie 28 takich kwadracików. Więc teraz pole całkowite, czyli pole powierzchni całej bryły, to będzie 1 decymetr kwadratowy, czyli pole takiej jednej ścianki, my ją tutaj pokolorowaliśmy kolorem fioletowym, razy 28, bo mamy 28 sztuk takich ścianek, czyli to będzie 28 decymetrów kwadratowych. To jest pole powierzchni tej bryły. Oczywiście to nie jest jedyna słuszna metoda, jak możemy to wyliczyć, natomiast wydaje mi się, jeżeli tak sobie tą figurkę rozłożysz na takie malutkie elementy, to obliczenie tego pola powierzchni nie będzie stanowiło dla Ciebie żadnego problemu. Spróbujmy zrobić kolejne zadanie. Kolejne zadanie wymaga troszkę wyobraźni przestrzennej. Jacek z 14 jednakowych sześciennych kostek skleił figurę, której widok z przodu i z tyłu przedstawiono na rysunkach. Całą figurę, również od spodu, Jacek pomalował. Ile sześciennych kostek ma pomalowane dokładnie 4 ściany? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. I może te kostki, które mają pomalowane tylko 4 ściany, będziemy oznaczać kropeczką czerwoną, a te, które mają pomalowane większą ilość ścian, będziemy skreślać kolorem czarnym. Czyli tak, idąc może od lewej strony, czyli mówimy teraz o tej kosteczce, zobacz, ile ona ma pomalowanych ścianek. Jedną z góry, jedną z dołu i dwie po bokach. Zgadza się? Czyli ta kosteczka ma pomalowane 4 ściany. A ta kosteczka za nią? Mówimy o tej kostce? No bardzo podobnie. Jedna ścianka z góry, druga z dołu i dwie po bokach. Czyli ta ścianka również nam pasuje. Kolejna, mówimy o tej. Zobaczę pomalowaną ściankę, jedną z góry, jedną z dołu i tylko jedną z boku, tą, którą widzimy. Czyli ta kostka nam odpada. Ta, która jest za nią, też odpada, bo jest tam dokładnie taka sama sytuacja. Jeżeli chodzi o tą kosteczkę, no to widzimy, że mamy tylko 2 ścianki do pomalowania, więc też za mało. Kolejna, czyli ta kosteczka, która jest na rogu, zobacz, malujemy górę, dół i 2 ścianki po boku, czyli też musimy pomalować dokładnie 4 ściany. Ta, która jest koło niej, mówimy o tej, zobacz, to jest dokładnie ta kostka, jeżeli patrzymy na nią z tyłu. Ile ma pomalowanych ścianek? No widzimy, że tylko 3 ścianki z niej będą pomalowane, czyli możemy ją wykreślić. Ta, która jest koło niej, czyli mówimy teraz o tej, też możemy ją wykreślić, ponieważ tylko 3 ścianki z niej musimy pomalować. No i lećmy teraz od góry. Jeżeli chodzi o tą kostkę, czy mamy do pomalowania z niej 4 ściany? Widzimy, że wszystkie boczne 4 ściany musimy pomalować, ale jeszcze tą górną, która jest na wierzchu, czyli nam odpada. Podobnie ta, taka sama sytuacja. A te kosteczki, które są pod nimi? Zobacz, tutaj musimy pomalować wszystkie 4 ścianki boczne, bo podstawy są przyklejone, czyli podstaw nie malujemy. Z tej tak samo, z tej i z tej. Czyli łącznie ile mamy czerwonych kropek? Wychodzi nam, że 7. I taka będzie odpowiedź. Odpowiedź B.
To zadanie było nieco trudne, ale chciałam Ci pokazać sposób, w jaki można sobie oznaczać i wyobrażać, ile ścianek musimy pokolorować z jakiej kosteczki. Mam nadzieję, że to jest jasne i próbowałbyś to zrobić na swoim egzaminie ósmoklasisty. Kolejne takie trudniejsze zadanie, tu musisz być bardzo skupiony. Z sześcianu zbudowanego z 64 małych sześcianów o krawędzi 1 usunięto z każdego narożnika po jednym małym sześcianie. Oblicz pole powierzchni powstałej bryły i porównaj je z polem powierzchni dużego sześcianu. Zapisz obliczenia. Był sobie duży sześcian i wyciągnęliśmy po jednej kosteczce z każdego narożnika. I powstało nam coś takiego, co jest teraz na naszym rysunku. I musimy policzyć pole powierzchni sześcianu przed wyciągnięciem tych kosteczek i po wyciągnięciu tych kostek z narożnika. Jak to zrobić? Zobacz, jeżeli sześcian zbudowany jest z 64 małych sześcianów o krawędzi 1 cm, to oznacza, że jego objętość jest równa 64 cm sześcienna. Skąd to wiemy? Ponieważ jeden sześcian o krawędzi 1 cm, naszkicujmy go sobie, mamy jeden mały sześcianik o krawędzi 1 cm. Czyli tu mamy 1 cm, 1 cm, 1 cm. Jego objętość jest równa 1 razy 1 razy 1, czyli mamy 1 cm sześcienny. Skoro sześcian zbudowany jest z 64 takich małych sześcianików, no to objętość naszego sześcianu równa się 64 cm sześcienne. A jak obliczyć krawędź sześcianu, mając daną objętość? Wiemy, że objętość sześcianu liczymy ze wzoru a do potęgi trzeciej, więc możemy w miejsce V podstawić 64 cm sześcienne. Czyli mamy 64 równa się a do potęgi trzeciej, czyli wyciągając pierwiastek stopnia trzeciego, wyliczymy, że a równa się 4, bo 4 razy 4 razy 4 to właśnie daje 64. Czyli nasz początkowy sześcian miał wymiary 4 cm, które były tutaj, czyli tu mamy 4 cm. Tu też mieliśmy wymiar 4 cm i wysokość tej bryłki też miała wymiar 4 cm. I teraz mamy obliczyć pole powierzchni tego pierwotnego sześcianu, a później pole powierzchni bryłki po usunięciu tych małych kosteczek. Czyli zapiszmy P1, czyli pole powierzchni tej pierwszej bryłki, to będzie pole powierzchni sześcianu liczymy wzorem 6a kwadrat, czyli mamy 6 razy 4 do kwadratu, co daje nam 6 razy 16, czyli to będzie 96 cm kwadratowych. I teraz spróbujmy sobie policzyć pole tej bryłki po usunięciu sześcianów. Zrobimy to troszkę na piechotę, ale później pokażę Ci, co można by było zauważyć, żeby policzyć to o wiele, wiele szybciej. Czyli jeżeli chodzi o pole naszej nowej bryły, nazwijmy ją sobie P2, to spróbujmy tą bryłkę podzielić na jakieś ściany. Zobacz, na każdej ściance tej bryły mamy do zakolorowania coś takiego. Taką figurkę. I czy wiemy, jakie pole powierzchni ma ta figura? Teoretycznie nie, ale zobacz, zanim wycięliśmy sobie te kwadraciki na rogach, to był to kwadrat. Kwadrat o wymiarach 4×4, czyli pole tego kwadratu równało się 16. A my wycięliśmy 4 kwadraciki o polu 1 cm kwadratowy, czyli pole tego, co zostało, tej turkusowej zamalowanej części, jest równe 16 odjąć 4, czyli 12 cm kwadratowych. I teraz w całej bryłce, w całym tym sześcianie jest 6 takich turkusowych powierzchni. Zgadza się? I teraz zobacz, musimy do tego dodać i zastanówmy się, jakie pole powierzchni ma każde takie wgłębienie. Czyli musimy tu pokolorować jedną ściankę, dwie, trzy ścianki na każdym narożniku po tej odciętej kostce. Czyli mamy dodać 3 razy. I ile jest takich wyciętych narożników w całej bryłce? Mamy 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 i jeszcze jedno ósme tam z tyłu, czyli 3 razy 8. Czyli mamy 12 razy 6, to będzie 72, dodać 3 razy 8, to będzie 24. Czyli daje nam to 96 cm kwadratowych. I teraz zobacz, polecenie brzmiało: oblicz pole powierzchni powstałej bryły i porównaj je z polem powierzchni dużego sześcianu. Pole powierzchni sześcianu wynosiło 96 cm kwadratowych i nasze nowe pole po wycięciu tych sześcianików dalej jest równe 96 cm kwadratowych. Czyli odpowiedź powinna brzmieć, że pole się nie zmieniło. No i teraz jak to możliwe, że pole się nie zmieniło? Przecież my wycięliśmy sześcianiki. Zobacz, pamiętaj proszę, że pole całkowite musisz rozumieć jako ilość ścianek na przykład do pokolorowania albo do obklejenia, czyli jaką mamy powierzchnię. I jakbyś tak się przypatrzył, no to faktycznie powierzchnia tej bryły się nie zmieniła. Gdybyś chciał pokolorować ilość takich jednostkowych ścianek o wymiarach 1x1, to faktycznie i w jednym i w drugim przypadku musiałbyś pokolorować 96 takich jednostkowych ścianek. Co nie zmienia faktu, że oczywiście objętość tej bryłki się zmieniła, oczywiście objętość tej bryłki zmalała po wyjęciu tych sześcianików, ale pole całkowite zostało bez zmian. Mam nadzieję, że z taką graficzną ilustracją już jest to troszkę jaśniejsze i poradziłbyś sobie z takim zadaniem na Twoim egzaminie ósmoklasisty. Pozostając w temacie brył, zróbmy sobie jeszcze takie zadanie, które pojawiło się kiedyś na egzaminie. W pudełku było 207 jednakowych sześciennych klocków. Zbudowano z nich możliwie największy sześcian, a pozostałe odłożono. Ile klocków odłożono? No my już wiemy z poprzedniego zadania, że sześcian jest to bryłka, która ma dokładnie takie same wymiary. Czyli zobacz, jeżeli do naszej bryłki chcielibyśmy użyć na przykład 3 sześciennych klocków w podstawie, 3 sześciennych klocków w drugiej podstawie, no bo już nie mamy wyjścia. No i na wysokość też musimy wziąć przykładowo 3 sześcienne klocki. No to ile byśmy zużyli wszystkich tych sześciennych klocków? 3 razy 3 razy 3, czyli byłoby to 27. Jak widzimy, jeszcze dużo klocków zostało, więc spróbujmy może zbudować sześcian 4 na 4 na 4. Czyli to będzie 16 razy 4 daje nam 64, czyli jeszcze mamy trochę klocków do użycia. Czyli spróbujmy zbudować sześcian o wymiarach 5 na 5 na 5, to byłoby 125. No i czy uda nam się zbudować jeszcze większy sześcianik, czyli który miałby wymiary 6 na 6 na 6? Byłoby to 36 razy 6, a to jest 216. I widzimy, że to już jest za dużo, ponieważ mamy tylko 207 jednakowych sześciennych klocków. I pytanie było, ile klocków odłożono? Skoro było 207 klocków, my zużyjemy 125, to zostaną nam jeszcze 82 klocki. I taka byłaby odpowiedź. Jak masz widzieć ten sześcian o wymiarach 5 na 5 na 5? Zrobimy tutaj taki troszkę większy, przykładowy rysunek tego sześcianu. Czyli jeżeli mamy taki sześcian o wymiarach 5 na 5 na 5, to mógłbyś go widzieć następująco. Tutaj mamy 5 takich klocków. Tutaj też będzie każdy rządek po 5 klocków. Tutaj mamy 5 pięterek. I tutaj również 5 pięter. I tak samo na górze. Zobacz, masz taką budowlę składającą się z 5 pięterek, czyli tu mamy 5 takich sześciennych klocków. W podstawie mamy również 5 sześciennych klocków i tutaj w podstawie z drugiej strony też mamy 5 sześciennych klocków. Dlatego będzie ich w sumie 5 razy 5 razy 5, czyli 125 takich klocków. Dobrze by było, gdybyś tak właśnie to widział. Zmieniamy troszkę temat, zrobimy sobie zadanie z równaniami. W kwiaciarni stosunek ceny jednego tulipana do ceny jednego goździka i do ceny jednej róży ma się jak 1 do 2 do 3. Za bukiet złożony z 3 tulipanów i 2 róż trzeba zapłacić 18 zł. Ile trzeba zapłacić za bukiet składający się z 2 tulipanów, 2 goździków i 3 róż?
Zapisz obliczenia. I to jest takie klasyczne zadanie z użyciem równania. Zobacz, wiemy, że stosunek ceny tulipana do goździka i do róży ma się jak 1 do 2 do 3. I kiedy pojawia się stosunek długości, albo stosunek cen, albo stosunek miar kątów, to często pojawiają się kłopoty. A to jest bardzo, bardzo ważne. Taki stosunek oznacza, że na przykład cena tulipana to będzie x. Jeżeli chodzi o cenę goździka, no to będzie 2x. Czyli zapiszmy, cena goździka to będzie 2x. Natomiast cena róży, no to będzie 3x. No i teraz musimy ułożyć równanie, że za bukiet złożony z 3 tulipanów i 2 róż musimy zapłacić 18 zł. Jeżeli rozwiążemy to równanie, to obliczymy wartość x i cenę każdego z tych kwiatków. Czyli mamy 3 tulipany, czyli 3 razy, a cena jednego tulipana to będzie x. Czyli mamy 3 razy x. Dodać 2 razy cena róży. Róża kosztuje 3x, czyli 2 razy 3x i wiemy, że musimy zapłacić 18 zł. Mamy bardzo łatwe równanie z x-ami, czyli mamy 3x dodać 6x równa się 18, czyli 9x równa się 18, dzielimy przez 9 i wychodzi, że x równa się 2. Czyli cena tulipana to będzie 2 zł. Cena goździka to będzie 4 zł i cena róży to będzie 6 zł. I teraz pytanie, ile trzeba zapłacić za bukiet składający się z 2 tulipanów, czyli piszemy już 2 razy 2 zł. Dodać 2 goździki, czyli 2 razy 4 zł. I 3 róże, czyli 3 razy 6 zł. Wyliczmy to, czyli mamy 4, dodać 8, dodać 18, to będzie 30 zł. I to jest koniec naszego zadania. Taka byłaby odpowiedź. Czyli jaki wniosek z tego zadania? Pamiętaj, jeżeli w poleceniu pojawia się stosunek, to zawsze zapisujemy go przy pomocy x-ów. I wtedy zadanie robi się naprawdę bardzo proste. Przedostatnie dzisiaj zadanie prosiliście mnie o zadania z procentami, więc wybrałam takie cięższego typu z procentami. Procenty połączone z równaniami. Właściciel sklepu sportowego kupił w hurtowni deskorolki i kaski. Cena hurtowa deskorolki była o 60 zł wyższa niż cena hurtowa kasku. Właściciel sklepu ustalił cenę sprzedaży deskorolki o 20% wyższą od ceny hurtowej, a cenę sprzedaży kasku o 40% wyższą od ceny hurtowej. Deskorolka i kask łącznie kosztowały w sklepie 397 zł. Oblicz łączny koszt zakupu po cenach hurtowych jednej deskorolki i jednego kasku, zapisz obliczenia. Na początku mamy informację, że cena hurtowa deskorolki była o 60 zł wyższa niż cena hurtowa kasku. Możemy sobie więc zapisać kask i w nawiasie w hurcie, cena hurtowa, to będzie x. Jeżeli cena hurtowa deskorolki była o 60 zł wyższa, czyli możemy zapisać jako x plus 60, czyli piszemy deskorolka i też to będzie cena hurtowa. To będzie x dodać 60. I teraz właściciel sklepu ustalił cenę sprzedaży deskorolki o 20% wyższą od ceny hurtowej, czyli jakbyśmy ustalili cenę sprzedaży, skoro jest o 20% wyższa od ceny hurtowej? Skoro jest 20% wyższa od tej ceny, to będzie 120% tej ceny. Czyli jak zapiszemy? Zapiszmy sobie tutaj deskorolka, sprzedaż i to będzie x plus 60, czyli ta początkowa cena. Skoro my chcemy policzyć 120% tej ceny, to mnożymy to razy 1,2. 120% wyrażone w postaci ułamka dziesiętnego. Cena sprzedaży kasku o 40% wyższa od ceny hurtowej. Czyli zapiszmy sobie teraz, że kask, sprzedaż
o 40% wyższe od ceny hurtowej, czyli x razy 1,4. 140% tej początkowej ceny, czyli mnożymy razy 1,4. I teraz układamy równanie. Wiemy, że deskorolka i kask łącznie kosztowały w sklepie 397 zł. Kosztowały w sklepie, czyli jest to cena sprzedaży. Tak więc możemy zapisać, że cena sprzedaży deskorolki plus cena sprzedaży kasku równa się 397 zł. Czyli mamy x plus 60 razy 1,2 dodać 1,4x równa się 397. Najpierw opuśćmy sobie nawias, mnożąc każdy element nawiasu razy 1,2. Czyli mamy 1,2x dodać 72 dodać 1,4x równa się 397. Poredukujmy sobie x-y po lewej stronie, a 72 przenieśmy na prawą stronę. Czyli mamy 2,6x równa się 397. Odjąć 72 to będzie 325. Teraz pisemnie musiałbyś podzielić 325 przez 2,6 i wyszłoby nam, że x wynosi 125. My mieliśmy obliczyć łączny koszt zakupu po cenach hurtowych jednej deskorolki i jednego kasku. Czyli wiemy, że kask w cenie hurtowej kosztuje 125 zł, a deskorolka jest o 60 zł droższa, czyli 125 dodać 60 to daje 185 zł. I taka byłaby nasza odpowiedź. Musimy to jeszcze do siebie dodać, bo musimy obliczyć łączny koszt, czyli 125 zł dodać 185 zł daje nam 310 zł. Tyle łącznie zapłacimy po cenach hurtowych za jedną deskorolkę i jeden kask. Pamiętaj proszę, jak działają procenty. Bardzo często tutaj się robi błąd, że zamiast pomnożyć razy 1,2, wiele osób mnoży razy 0,2. Czyli w ten sposób policzylibyśmy tylko tą różnicę w cenie, a my chcemy już mieć tą cenę po podwyżce. Czyli pamiętaj o tym, że w ten sposób to się zapisuje. I ostatnie zadanie w dzisiejszym filmie. Z dwóch miast oddalonych od siebie o 210 km wyjechały w tym samym czasie naprzeciwko siebie dwa samochody. Jeden jechał z prędkością 80 km na godzinę, a drugi z prędkością 60 km na godzinę. Po jakim czasie samochody się miną na trasie? No i to jest taki typ zadania, który często sprawia ogromny problem, ale jak się to rozrysuje, to sam zobaczy, że wcale nie jest to takie trudne, na jakie wygląda. Więc tak, mamy dwa miasta, więc narysujmy sobie taki odcinek, to będzie odległość między tymi miastami. Mamy miasto A i mamy miasto B. Wiemy, że one są oddalone od siebie, czyli ta odległość jest równa 210 km. I wiemy, że jedzie jakiś samochód, jeden z miasta A, drugi z miasta B i teraz jeden jedzie z prędkością 80 km na godzinę, drugi z prędkością 60 km na godzinę i gdzieś się spotkają. Więc jeżeli przyjmiemy, że ten pierwszy samochód jedzie z prędkością 80 km na godzinę, a drugi 60 km na godzinę, no to łatwo jest stwierdzić, że ten samochód A przejedzie większą część trasy, zanim się spotkają, ponieważ jedzie szybciej. Więc zaznaczmy sobie, że mniej więcej w tym punkcie spotkają się oba samochody. No i teraz tak, mamy V1, czyli prędkość pierwszego samochodu i V2, czyli prędkość drugiego samochodu. Nie mamy drogi, jaką przebyły te samochody, ale zobacz, co możemy określić. Jeżeli nasza pierwsza droga byłaby zapisana literką X, to czy wiemy, jaką drogę przejechał drugi samochód w tym czasie? No zobacz, skoro ten pierwszy samochód przejechał drogę X, czyli to będzie nasza droga X, a razem łącznie te samochody przejechały 210 km, no to jak możemy powiedzieć, jaką drogę przejechał ten drugi samochód? Czy nielogiczne byłoby nazwanie tego 210 minus X? Czyli odległość całej drogi, 210 km, minus to, co przejechał pierwszy samochód, prawda? Myślę, że to jest logiczne, czyli napiszmy sobie, że droga tego drugiego samochodu to będzie 210 minus X.
No i teraz nie mamy jeszcze czasu, w jakim jechały, ale zastanów się, czy czas przejazdu obu samochodów nie jest ten sam? Zobacz, w zdaniu mamy informację, że wyjechały w tym samym czasie naprzeciwko siebie. No i do momentu spotkania my musimy policzyć ten czas. Czyli logika podpowiada, że ten czas będzie identyczny. A czy pamiętamy, jaki jest wzór na czas? Z tego wzoru V równa się S przez T możemy go przekształcić tak, żeby wyszło nam T równa się coś dalej. Czyli mnożymy obustronnie razy T, czyli mamy V razy T równa się S i jeżeli byśmy podzielili przez V, to wychodzi, że T równa się S przez V. No i teraz gdybyśmy chcieli policzyć czas przejazdu pierwszego samochodu, to moglibyśmy zapisać, że T1 to będzie S, czyli drogę, jaką przejechał pierwszy samochód, czyli to będzie X, przez V, czyli przez 80, jednostki na razie sobie ominimy. No i jeżeli chodzi o czas przejazdu drugiego samochodu, tego z miasta B, no to jechał on droga 210 minus x przez prędkość, czyli przez 60. No i my wiemy, że te czasy przejazdu są takie same, czyli możemy zapisać, że T1 równa się T2. Więc zobacz, co możemy teraz zrobić. W miejsce T1 możemy zapisać x przez 80, natomiast w miejsce T2 możemy zapisać 210 minus x przez 60 i wyjdzie nam nietrudne równanie do rozwiązania. Czyli mamy x przez 80 równa się 210 minus x przez 60. I jak najprościej to rozwiązać? Możemy przemnożyć to równanie na skos, czyli mamy x razy 60 to będzie 60x równa się 80 razy i uwaga w nawiasie 210 odjąć x. I teraz możemy sobie obustronnie skrócić przez 10, czyli te zera nam się pięknie skrócą, więc mamy 6x równa się i opuszczamy nawias, czyli 8 razy 210 to będzie 1680 minus 8x. Przenieśmy sobie te minus 8x na prawą stronę, czyli zmieniamy znak, więc mamy 14x równa się 1680, no i podzielmy obustronnie to równanie przez 14. Po podzieleniu wychodzi nam, że x równa się 120. A czym było to x? Zobacz, x to była droga, jaką pokonał samochód z miasta A, czyli mamy x równa się 120, natomiast ta druga droga będzie równa 210 minus 120, czyli mamy 90. Pamiętamy, że my musimy policzyć, po jakim czasie samochody się miną na trasie. Czyli musimy wyliczyć albo T1, albo T2. No ale jak mamy już x, no to to już w ogóle nie jest trudne. Podstawiamy na przykład pod ten wzór, i mamy, że T1 równa się, w miejsce x piszemy już nasze 120 przez 80, 0 możemy pięknie skrócić, mamy 12 ósmych, czyli to jest półtorej, czyli mamy 1,5, no i oczywiście czas był podany w godzinach, czyli to będzie półtorej godziny. I po tym czasie samochody się miną na trasie. Jeżeli to zadanie wydaje Ci się jakieś bardzo trudne, to przeanalizuj go sobie dokładnie jeszcze raz. Zobaczymy wszystko pięknie rozpisane. Na początku mieliśmy dane prędkości obu samochodów. Tutaj bardzo istotnym momentem było zapisanie drogi przejazdu jako x i 210 minus x, czyli nie wprowadzanie jeszcze kolejnej zmiennej. Kolejnym ważnym momentem było zauważenie, że czas przejazdu będzie ten sam, więc podstawiamy w miejsce T to, co nam wyszło z równania na drogę, prędkość, czas. I tak naprawdę to wystarczyło, żeby wykonać to zadanie. Mam nadzieję, że gdyby takie zadanie pojawiło się na Twoim egzaminie ósmoklasisty, no to już potrafiłbyś je wykonać albo chociaż wiedziałbyś, którą drogą podążać. I to było ostatnie zadanie, które przygotowałam dla Ciebie w tym filmie. Wiem, że film wyszedł długi, ale chciałam zawrzeć jak najwięcej takich istotnych wskazówek dla Ciebie. Tym bardziej, że mieliście dużo różnych propozycji, jakie materiały chcielibyście, żebym powtórzyła do tego egzaminu. Więc wybrałam takie, które moim zdaniem są najważniejsze i są punktowane za najwięcej punktów i mam nadzieję, że ten film był wartościowy i wartościowo spędziłeś ze mną czas. Jeżeli tak było, będzie mi bardzo miło, jeżeli podzielisz się tym filmem z innym, aby inni również mogli czerpać wiedzę z tego materiału, no i podwyższyć dzięki temu swój wynik z egzaminu ósmoklasisty z matematyki.
A jeżeli materiał, który przygotowałam Ci się podobał, będzie mi bardzo miło, jeżeli dasz mi łapkę w górę pod filmem, napiszesz komentarz albo zasubskrybujesz mój kanał. Takie oznaki Twojej wdzięczności motywują mnie do jeszcze częstszego nagrywania filmów dla Ciebie, bo widzę, że daje Wam to realną wartość. Dzięki za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia w jakimś kolejnym filmie. Cześć!